Dzisiaj uroczystość w Niebo Wstąpienia Pańskiego, ale w Ewangelii, którą czytamy w liturgii, nie ma opisów Niebo Wstąpienia, jest tylko w pierwszym czytaniu z dzieł apostolskich. W Ewangelii znajduje się pewien szczegół, na który chciałem zwrócić uwagę. Ewangelista, który opisuje uczniów, którzy po raz kolejny spotykają Jezusa Chrystusa, mówi, że niektórzy z nich wątpili. Ale zauważmy, że mimo tego wszyscy oddali mu pokłon. Zauważmy, że Jezus nie kazał tym wątpiącym odejść, nie napiętnował ich. Wręcz przeciwnie, wszystkim tam zgromadzonym, łącznie z wątpiącymi, zostawia nakaz misyjny: idźcie na cały świat, czyńcie uczniów spośród wszystkich narodów, udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wątpliwości nie muszą od razu oznaczać grzechu. Nie muszą od razu oznaczać odejścia od Boga i zaprzeczenia prawdzie jego nauczania. Wątpliwości nie muszą od razu oznaczać zdrady i utraty łączności z Jezusem. Nawet może być, możemy na to spojrzeć w taki sposób, że wątpliwości Pokazują chwałę Boga, dlatego że Bóg czyni dzieła, które nie mieszczą się w ludzkiej wyobraźni. Czy my nigdy nie mieliśmy wątpliwości? Spróbujmy zmierzyć się z tymi słowami Jezusa, które nam zostawia dzisiaj. Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czy jako Chrześcijanie. Nie mieliśmy co do tych słów chociażby nigdy najmniejszych wątpliwości.